Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zauważyłem ostatnio, że spodobały Wam się vlogi, więc postanowiłem, że teraz co jakiś czas będę opowiadał właśnie o jakichś takich technologicznych rzeczach. I dzisiaj chciałbym poruszyć właśnie kwestię związaną z idealnym smartfonem. No obecnie na rynku chyba czegoś takiego nie ma. Jeden smartfon ma coś lepiej, drugi coś ma gorzej, gdzieś coś zrobili dobrze, innym gdzieś coś niestety zepsuli. I tak naprawdę nie ma idealnego rozwiązania, ale gdyby to wszystko połączyć i nie wiem, jeżeli ja miałbym wybrać, które elementy są dla mnie idealne, no to mam to zapisane tutaj, żeby nie było, no to jeżeli chodzi o budowę. Wystarczy mi to, co jest w Note 4, to znaczy tak, może być aluminiowa ramka jak najbardziej, tylko to fazowanie nie jest takie do końca idealne, więc tutaj chyba zwykła S6 by bardziej pasowała, ale tył nie musi, wręcz nie powinien być szklany, bo to, co jest w S6, to jest niestety dramat. Tak samo jak w Zetkach, aluminiowa obudowa strasznie się grzeje, tak jak w M9, to niestety ciepło gdzieś musi się odprowadzić, więc no tego nie unikniemy. Więc sztuczny materiał z tyłu, ale dobrej jakości, tak jak w Note 4, fajnie, tylko lepiej troszkę spasowany może, żeby tam coś nie trzeszczało w niektórych elementach i byłoby świetnie. Na pewno jeżeli chodzi o głośniki, no to rozwiązanie z M9 to w 100%, tak? Pomijając ten jakiś śmieszny taki pasek, który mamy tam w HTC, że po prostu on zajmuje sporo miejsca i nic nie wnosi, można było tam umieścić na przykład przycisk fizyczny, który mi bardzo odpowiadał osobiście, chociaż wiem, że jest wiele osób, które są wrogami tego rozwiązania. Więc to jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o parametry, tutaj bym nie chciał się skupiać, bo to wystarczy Full HD albo 2K ekran. Nie musi być 2K, bo to nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka ważna, istotna kwestia. Ważne, żeby po prostu był płynny interfejs, tak? No i tutaj jest, o ile wygląd samego Samsunga interfejsu mi nie przeszkadza, o tyle z płynnością wolałbym, żeby to było tak jak z M9, gdzie to jednak płynęło sobie i działało troszeczkę lepiej, mi się wydaje. Więc tutaj bym jakby został właśnie przy oprogramowaniu takim, no bardziej właśnie z HTC. Rzecz, o której nie wspomniałem przy budowie, indukcja obowiązkowo, tak? To już musi być tak jak w S6 i S6 Edge. Tutaj nie można z tego zrezygnować, no bo to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą można spotkać w smartfonie od razu po wyjęciu z pudełka. Kolejna rzecz. Ok, zasilanie. Zasilanie na pewno rozwiązane tak jak w HTC, albo przynajmniej tak jak w Sony, bo tam jest to bardzo dopracowane. Te systemy, które są włączane w odpowiednich godzinach, jakby tryb oszczędzania danych w momencie, kiedy duży ekran jest wyłączony, to na pewno na plus. Myślę, że inni po prostu producenci mogliby się uczyć. Więc tutaj jakby to bym sobie zaczerpnął właśnie od HTC albo od Sony. Aparat, no to zdecydowanie ten z S6, on po prostu działa rewelacyjnie. Nie miałem jeszcze G4, więc nie wiem jak to tam wygląda. No ale póki co, jeżeli mogę wybrać, to wybrałbym ten właśnie z S6 albo S6 Edge. Więc tam to się spisywało najlepiej. Generalnie, jeżeli chodzi o funkcję oprogramowania, no to dużo fajnych rozwiązań w Sony, bardzo mi się to podoba, w HTC również, Samsung też nie jest taki goły, więc jakby mieszanka tych jakby najlepszych rozwiązań. Na pewno swajpowanie w prawo, w lewo, jeżeli chodzi o wybieranie kontaktów, bo no do tego się nie mogę przyzwyczaić, jak mam inne urządzenie. Ale sam podział menu czy ustawienia, tutaj dowolność tak naprawdę, bo to w każdym urządzeniu jest gdzieś tam w fajnym stopniu wymyślone, że tak powiem. Kolejna rzecz, no rysik, ja już się tak przyzwyczaiłem, jeżeli chodzi o jakby przeróbkę niektórych grafik, zaznaczanie jakichś elementów, no rysik powinien się gdzieś tam znaleźć, nie wiem. No trzeba znaleźć gdzieś tam miejsca na niego, bo to jest dla mnie już taka nieodłączna rzecz. Nie korzystam jakoś specjalnie dużo z rysika, ale że tak powiem, no tak 2 razy dziennie na pewno go wyciągnę, więc to jest rzecz, z której notorycznie korzystam, to nie jest tak okazjonalnie od święta. No i myślę, że jeżeli chodzi o te podzespoły, to tyle. Ważne, żeby te aparaty dobre zdjęcia robiły. No i bateria. No tutaj ciężko powiedzieć, bo żaden telefon nie był tak super zoptymalizowany, żeby ta bateria mnie zachwyciła. I z tego co pamiętam, to chyba Z3 najlepiej wypadła w tej kwestii. No ale wiadomo, tam te proporcje, wielkość urządzenia była troszkę za duża przy tych ramkach, przy tym wszystkim, ale chyba tam bateria się najlepiej spisywała z tych urządzeń topowych, które miałem, więc tak, tam byłem chyba najbardziej zadowolony. Dajcie znać, jaka jest Wasza kombinacja, jeżeli chodzi o idealny smartfon. Czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!